serdecznie w drugiej części Pillars of Eternity, więc zaczynamy przygodę. Zobaczmy sobie na mapie, gdzie to jesteśmy tak naprawdę. Jesteśmy w tym miejscu, tutaj byliśmy, więc no, odkryjemy sobie cały ten teren. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Eksploracja jest kluczową czynnością w Pillars of Eternity. Podczas wędrówki przez wschodnie rubieże otwórz mapę obszaru, by przekonać się, jakie części mapy już odwiedziłeś, a które pozostają jeszcze nieodkryte. No to właśnie przed chwilą to zrobiłem. Już tak troszeczkę nieco wyprzedzam fakty. Dobra, może pójdziemy teraz tutaj do dołu. Zwracać uwagę na wiele rzeczy, bo tak, żeby tutaj jakieś... Może tabulatorem dobrze jest wciskać od czasu do czasu, aby znaleźć jakieś miejsca interaktywne. O, tu jakieś zwierzątko sobie biegnie, proszę bardzo. O, coś, ktoś tu leży. O, co to jest? Pewnie podróżni, albo szabrownicy, albo rozbójnicy. Tak czy siak, nie wróży to zbyt nic dobrego. Ciało jest zimne w dotyku i dobywa się z niego zapach zgnilizny. Proste odzienie zwłok pokryte jest zeschniętą krwią. O, tutaj można coś wziąć od tego gościa. Co tu mamy? Pancerz. O, tutaj jakiś pancerz można wymienić. Odzyskanie gotowości minus 30%. No niestety, wytrych jakiś tutaj mamy. Tak to czasem bywa. Widzę kolejny jakiś nieszczęśnik. Zobaczmy, czy coś tu jeszcze jest. Nie, tylko pokazuje nam to miejsce. Tu jakaś rzeczka sobie płynie. Dobra, zobaczmy. Może na kwipunek, co to jest? Dziwna choroba. Koncentracja minus 3 i hard minus 3. Aha, no bo to... zobaczmy, czy tutaj średni pancerz. Ta ma pancerz tutaj jakiś używa. 7, minus 35. No nic, no ten pancerz może... Może założymy, aczkolwiek ona może bez pancerza powinna walczyć, to będzie znacznie szybciej, może uderzać. No dobra, na razie może nie będę jej dawał pancerza. Zobaczymy, jak to generalnie się sprawdzi. Teraz tu jakiś mostek, dobra, idźmy przez most. Coś tutaj będzie. Przy pomocy klawisza tap możesz podświetlić interaktywne obiekty. No dobrze, to już wiem. To już wiem, bo już wcześniej sobie to wyczaiłem. Aha, tu jest tyle. Nic tutaj na razie nie ma. Wciskam też tap od czasu do czasu, aby niczego nie ominąć, bo nawet ziółka jest dobrze zbierać. Tym bardziej, że one są potrzebne do ulepszania broni i pancerzy. No dobrze, to, o, tutaj coś jest, jakiś grzybek, proszę bardzo. Dyrczap. Jakie nazwy? O, coś tam jest u góry. Jakieś ognisko. Świeże, niedobrze. Ślady stóp dookoła ogniska są niewyraźne, zapewne pochodzą sprzed przynajmniej kilku dni. O, jakąś butelkę tu mamy. Zobaczmy, weźmy tą butelkę. Piwo. Użytkownik. Redukcja obrażeń plus 1 przez 300 sekund. Proszę. Może piwo leczyć? Może. Dobra. No cóż, gra propaguje picie chyba piwa. Oczywiście od 18 lat, naturalnie. Dobrze, tutaj już tyle. Zobaczmy na mapę. Mapę też można włączyć klawiszem M. Jest dość wygodna nawet ta mapa. No, jak to się klika, to pozwala nam szybciutko przejść w pewne miejsca. Nie wiem, tu może nie byłem w tym miejscu. Może i byłem, a nie, tam już dalej nie dało się przejść. Dobrze, to idźmy teraz w tą stronę. Dobra, gdzie to jestem? Tutaj jesteśmy. Okej, idziemy. Dobra.
nic tutaj nie ma. Sprawdzimy, czy gdzieś może jakieś ukryte ziółka. Nie, nic nie ma. Idziemy dalej. Tu jest jakieś drzewo. O, ktoś tutaj jest? Kto to jest? Niedługo przyniosą ci tę wodę. Strumień nie ucieknie. Aha, bo tutaj jest praktycznie, wracam się, tak? No dobrze, to chodźmy jeszcze w tą stronę. To jest jakaś droga. O, coś tutaj jest. Spalona dama. Okej. Sprawdźmy przy tych skałach. O kurka, co to? Gra zatrzymana. Walka. Młody wilk. Bestia. Okej. No to teraz zobaczymy, co możemy zrobić, tak? Czy możemy tak, atakować, jeśli wybierzemy miecz, ewentualnie można wykorzystywać będzie te rzeczy. Tutaj można tak, przysięga Gauna, umiarkowina przywraca wytrzymałość, a ta postać ma na przykład powalenie. Może powalenie, ok, dobra, wybierzemy, a tą postacią po prostu walka. I spacją. Tak, walka w Pillars of Eternity odbywa się w czasie rzeczywistym z możliwością zatrzymania gry. Ponieważ nieraz będziesz zarządzać większą liczbą postaci na raz, warto zatrzymać grę, wydać rozkazy, a następnie ponownie uruchomić grę, aby zobaczyć, jak rozkazy te zostają wypełnione. W menu opcji znajdziesz wiele ustawień dotyczących automatycznego zatrzymania gry w niektórych sytuacjach, na przykład przy rozpoczęciu walki. Dobra. Idziemy. Zbliżymy może troszeczkę. Kiedy dochodzi do nawiązania walki, postać przestaje się poruszać. Jeśli poruszy się ponownie, naraża się na atak związany z odstąpieniem od walki. Twoja postać automatycznie nawiąże walkę z przeciwnikiem, kiedy zaatakuje go bronią do walki w zwarciu. Okej. No dobra, tutaj już polecenia mamy. Tutaj 5 kropek, to chyba, nie wiem, są akcje, punkty akcji. No nie wiem, no zobaczmy, co się będzie działo. Łup, ale dwudziecha. Krytyk. Trafienie krytyczne to lepszy wynik niż zwyczajne trafienie. Prawdopodobieństwo krytyków wzrasta, kiedy celność ataku jest wyższa niż wartość obrony celu. Ataki powodujące obrażenia będą dotkliwsze w przypadku trafienia krytycznego. Trafienia takie w przypadku ataków skutkujących efektami czasowymi lub przypadłością przedłużą czas trwania tych efektów. Z kolei draśnięcia są słabsze niż trafienia i cechują się obniżonymi obrażeniami i czasem trwania efektów. Czyli od razu mi się krytyk udało, tak? Zobaczymy, jak zadziała powalenie. Łup! O, już nie ma. No, co jakieś tutaj szczątki poleciały, widzę. Co to teraz mamy? Wiele zaklęć i zdolności w grze posiada limit użycia. Limit zdolności, której można użyć kilka razy na potyczkę, ulegnie zresetowaniu po walce. Natomiast limit użycia zdolności, z których można skorzystać tylko określoną ilość razy przed odpoczynkiem, zresetuje się, kiedy odpoczniesz w gospodzie lub skorzystasz z zestawów obozowych. Ok, oj, coś można tu zebrać. Co tu mamy? Wilcza skóra. 5 sztuk miedzi, tak? To jest taka jednostka. No i tutaj mamy coś na temat tego wilka napisane, tak? Jeniebolskie wilki są duże i sprytne, pozbawione typowej dla ich pobratymców płochliwości. Stanowią poważne zagrożenie dla podróżnych poza utartym szlakiem. Mogą też być wyzwaniem dla samego myśliwego, gdyż zazwyczaj poruszają się w stadach różnej wielkości. Pokryte futrem skóry wilków ceni się za ciepło, które zapewniają, zaś zęby najsilniejszych okazów stanowią imponujące trofea. No to bierzemy oczywiście, chociażby dla kasy. Tutaj jeszcze można sprawdzić, właśnie, bo teraz będzie w bestiariuszu, tak, bestiariusz, pojawi się wilk, tak, jest wilk. Tu jest krótki jego opis. Edyrskie przysłowie powiada, że gdzie są jelenie, tam wkrótce będą wilki, chociaż tę pierwszą część często się pomija, co wyraźnie ujawnia obawy pierwszych osadników ze wschodnich rubieży. Wiele też mówi o długotrwałej znajomości Aederczyków, dosłownie ludu jelenia, z czworonożnymi drapieżnikami,
które w Jeleniobożu są równie wszechobecne jak w Imperium Aederskim. Wilki słyną ze swojej chyżości oraz umiejętności powalania ofiary na ziemię, co ułatwia im dalsze mordercze ataki. Tu jeszcze mamy młody wilk, bo tu pewnie będą gatunki. Pokonani 1, poziom 1, moc 9. No to dość wysoką ma moc jak na zwierzę. Odbicie 24, hard refleks. Tutaj wiele rzeczy jest jeszcze niewiadomych. Pewnie jak pokonamy więcej tych stworzeń, to pewnie oczywiście pojawią się te inne parametry. To jest to samo, co czytałem wcześniej, więc nic więcej tutaj nie ma. Więc od czasu do czasu, jak pokonamy jakieś nowe stworzenie, to warto jest przeczytać o ich cechach, z tego względu, że no, może to czasem uratować nam życie. Okej, mamy te jagody. O, co się stało? Kiedy otrzymasz zadanie, istotne informacje zostaną zapisane w twoim dzienniku. Jeśli kiedykolwiek utkniesz z zadaniem, otwórz dziennik, by przejrzeć notatki. No dobrze, już wiemy. Odema mówi, że nie stronisz od pracy. I to ciężkiej pracy. Byłam kowalem, zgadza się, zarabiałem na życie jako budowniczy, poniekąd byłam kucharką. Ciekawe. Powiedzmy, że byłam kowalem. To jak tu trafiłaś? Mój mistrz był bardzo zawistny, upewnił się, żebym nie mógł być dla niego konkurencją po zakończeniu nauki. No właśnie, to jest taki właśnie błąd najczęściej w grach, dlatego ja często wybieram postaci kobiece, bo okazuje się, że tu niestety jest już osoba męska. Mógł, dlaczego nie ma mogła, tak? Czyli no, pewne rzeczy są źle przetłumaczone, albo nie wszystkie może tak jak trzeba, więc to jest takie właśnie dziwne, tak jakby trzeba było wybierać postaci tylko i wyłącznie męskie. No trochę szkoda, że takie błędy są, no ale lećmy dalej. Mój mistrz zmarł, zanim ukończyłam szkolenie, potem nie miałam tam niczego szukać. Czyli tak, tutaj jest mógł zamiast mogła, a tu już jest w porządku, tak? Miałam. No właśnie takie błędy się, lapsusy językowe niestety zdarzają. Marnowałam tam swoje umiejętności, tak? Na którą opcję tutaj wybrać, bo to chodzi o tak jakby pochodzenie postaci. Po zakończeniu mój mistrz zmarł, zanim ukończyłam szkolenie, potem nie miałam to czego szukać. No zawistny, no mógł być, tak? A powiedzmy, że wybierzemy, marnowała tam swoje umiejętności. Cóż, wszyscy mamy jakieś sprawy, które chętnie zostawimy za sobą. Bogowie, w każdym razie ja na pewno. Oby nigdy nas one nie odnalazły. Kalisza rozgląda się. Dawno tędy nie przejeżdżałam, ale zawsze lubiłam tę okolicę. Oferta lorda Raedrika, trzeba przyznać, że daje do myślenia. Zamierzasz się tu osiedlić, tak jak pozostali? Ciężko odrzucić taką ofertę. Nie, to jedynie przystanek w podróży. Nie myślałam o tym. Powiedzmy, nie myślałam o tym. Nie widzę w tym nic złego. Warto najpierw się rozejrzeć. Pewnie masz jakiś inny plan, skoro już tu przybyłaś. Mam nadzieję spotkać kogoś i się zakochać. Proszę, wątek miłosny jak najbardziej. Również istnieje w grze. Prawdopodobnie będę robić to samo, co wcześniej. Po prostu szukam przygód. Zapewne poszukam guza. Zamierzam znaleźć nowych przyjaciół. Nie mam pojęcia, co teraz zrobię. Powiedzmy, że wybiorę, po prostu szukam przygód. Powinnaś dołączyć się do ekspedycji. Co większe mieściny regularnie wysyłają w teren grupy odkrywców, jeśli nie, obawiasz się odrobiny niebezpieczeństwa. Mniejsza z tym, marnujemy czas, nasłucham się potem od Odemy. Ruszajmy w drogę. A co ty tutaj robisz? Opowiedz mi o sobie, co możesz mi powiedzieć o Jeleniobożu, w porządku. Dobra, lecimy po kolei. A co ty tutaj robisz? Kalisza wzdrycha niepewnie i przypatruje się ziemi u stóp. Moja siostra przeprowadziła się tutaj jakiś czas temu. Wysłała mi list, wydawała się być zmartwiona, ale ona tak zawsze. Chociaż tym razem poprosiła, żebym przyjechała, a to z kolei zmartwiło mnie.
Nie widziałam jej od dawna. Pracowałam jako przewodniczka w Xamitlu, ale zrobię dla niej wszystko. Ona jest, cóż, o wiele lepszą osobą ode mnie. Także przybyłam i zobaczymy, co będzie dalej. Pracowałam już z Odemą. Zazwyczaj nie podróżuję tą trasą. Wyświadcza mi przysługę. Opowiedz mi o sobie. Niewiele mi potrzeba. Lubię otwarte niebo i odległy horyzont. Znajduję zajęcia, które mi to umożliwiają. Moja rodzina to też wędrowcy. Zaczęliśmy w Jeleniobożu, ale rodzice dotarli w końcu do żyjących ziem. Jednego brata mam w Rałataj, a drugiego w Aedyrze. Tylko moja siostra ze Złoconej Doliny się ustatkowała. Co możesz mi powiedzieć o Jeleniobożu? Nie interesuję się historią, ale z tego co wiem, ta kraina była niegdyś częścią Imperium Aedyrskiego. Odłączyła się od niego po wojnie jakiś czas temu. Tubylcy są zadziorni i dobrze im z tym. Nie jestem na bieżąco, ale ostatnio słyszałam o krainie dziwne wieści. Ponoć są jakieś problemy z narodzinami dzieci. Częste problemy. Trwa to już od lat, ale ostatnio jest coraz gorzej. Z nerwowym drżeniem w głosie dodaje: muszę zapytać o to moją siostrę. W porządku, wracamy do obozu. Na powrót z Parfela z wodą możesz trochę poczekać. Zawsze robi to, co uważa za stosowne i kiedy ma ochotę. Powinniśmy go najpierw poszukać, dać mu kopniaka na rozpęd. Strumień jest w tę stronę. Chodź, znajdziemy ci wodę. Okej, mamy coś. Zaktualizowano działania, chwila wytchnienia. Mamy jagody, znajdź z Porfiela, tak? Okej, tutaj oczywiście w dzienniku, jeśli damy na misję, chwila wytchnienia. Pierwszą część mamy rozwiązaną. Sparfelowi coś niezbyt się spieszy z tą wodą, powinnam go poszukać. Dobrze, to go poszukajmy. Just say the word. Idźmy razem, bo nigdy nic nie wiadomo. Może jeszcze tutaj popatrzmy na mapę. Jeszcze może ten teren sobie. Heodan, tutaj jest przynajmniej miejsce, gdzie mamy się udać. Dobra. O, tu jest jakiś teren. Ścieżka prowadzi z powrotem do wąskiego kanionu. Przejazd setek We shouldn't stray karawan. too far. Jeszcze raz. Pozostawił na drodze kolejny. Okay. O, jakąś roślinkę, proszę. Ziele Admeta. Okay. Niech i będzie ziele Admeta. Tak, czyli tutaj jest nasze obozowisko. Więc mamy iść nad wodę, tak? No tutaj oczywiście wszyscy stoją. Może sprzedamy mu to, co mamy. Something else you need? Pokaż, co masz. Tak, sprzedamy mu tą skórę. No, wytrychy nie. Sprzedamy mu pancerz. Ten pancerz, piwo mu sprzedamy. Chociaż nie piwo. Nie, piwo się może nam przydać. 243 sztuki. No to handel, cyk. Nic nie będziemy kupować, na razie zbieramy sobie kasę. Okej, idziemy. Teraz mam iść nad wodę, tak? Czyli tu jest ten mostek gdzieś. Nic innego tutaj nie widzę. What a surprise. O, cóż za niespodzianka, Sparwy postawił Thinks you love the zapolować, wives przynajmniej kids. zostawił nam Come on. bukłaki. Chodźmy. Okej, to bierzmy. Kucasz przy strumieniu i zanurzasz bukłak w zimnej wodzie, podczas gdy Kalisza trzyma straż w pobliżu. Kiedy wstajesz, zauważasz, jak gwałtownie odwraca się w stronę drzew. Kontynuuj. Z pomiędzy drzew wyłania się Sparfel, jeden z przewodników, ledwie widocznych w słabym świetle księżyca. Nie ma łuku i porusza się jakoś dziwnie, kołysząc się nierówno, ciężko Sparfel, oddychając. are you all Kalisza right? marszczy brwi. Sparfel, dobrze się czujesz? Sparfel potyka się o kamień i pada na twarz. Z pomiędzy jego łopatek, niczym zatknięta flaga, wystaje opierzona brzechwa strzały. Coś nerwowo się zaczyna robić. Ambush. Zasadzka. Zaktualizowano dziennik. Ok, będziemy musieli się bawić. Dobra. To lecimy. No to atakujemy. Może akurat
Zaraz tutaj damy powalenie. Przybliżymy sobie. Walki będę przybliżał, żeby będzie ciekawiej to wyglądało. No i dobrze. No to... Dobra, mamy to. Aha. To wybiorę. Tak. A ta po prostu... Nie ma broni, po prostu atak. Ona walczy wręcz to. Czasami broń lub zaklęcie po prostu są niewystarczające do przebicia się przez redukcję obrażeń przeciwnika. Jeśli tak, skutkuje trafieniem. RO, redukcja obrażeń zmniejszy obrażenia, pozwalające jedynie na niewielki ułamek. Jeśli do tego dojdzie, twoje postaci się poskarżą. Miej się na baczności i zwróć uwagę na rodzaj obrażeń, który jest blokowany, a następnie zmień broń lub zaklęcie na takie, które powodują inny rodzaj obrażeń. Aha, czyli co, coś tu jest nieskuteczne? No nie wiem, zobaczymy. O, powalony został. O, to teraz go chyba zmucimy. Leży, dobra, teraz musimy się wziąć do tego drugiego. Dawaj. O, 104. O, proszę, jak mi tu energia spadła. Musimy wracać do obozu. No, zaraz, najpierw musimy pozbierać. Muzyka nerwowa cały czas. Jest jakiś łuk i jest jakiś pancerz. Minus 25 do odzyskiwania. Dobra, zobaczmy na łuki. Tutaj może walczyć łukami wojowniczka też, ale będzie miała kary pewnie do tego. Dobra. Z tego gościa też coś weźmiemy. Kasa. Dobra, idźmy dalej. Zobaczmy, czy tutaj się coś jeszcze... Coś tu mamy? Nie, ale muzyka jest cały czas nerwowa. Pewnie jesteśmy cały czas w trybie jakiejś walki. Okej. Okej, mamy następnego kolesia. Dobra. Łucznik. Tak, lecieć na niego. 4, 14. O, jakiś tutaj się zapalił jeszcze. Ma ognisty gość temperament, widać. Okej. Okej, lećmy dalej. Co my tu jeszcze... Co się stało? Co się dzieje z naszymi ludźmi? Czego oni nie żyją? Okej. Glanfatański przywódca. Zmasakrowane zwłoki pozostałych podróżnych leżą rozrzucone dookoła na mokrej od krwi ziemi. Mają szeroko otwarte oczy i naszpikowane są strzałami i rękojeściami noży. Kalisza zakrywa usta wierzchem dłoni, jakby chcąc osłonić je przed oparami przerażenia. Grupa mrocznych postaci stoi nad zabitymi, depcząc po kończynach, plecach i głowach. Wyciągają ostrza toporów z ciał niczym z rozrąbanych pniaków i szykują się, by dorzucić twoje ciało do pozostałych. Jeden z nich, wysoki, srogi brodacz, trzyma skrawione ostrze u szyi mężczyzny, w którym rozpoznajesz Heodana. To ostatni ocalały członek karawany. Rzuć broń, intrusko! Nie narażaj życia tego człowieka dla przegranej walki. O, coś mamy, wiedza, nie spełniono wymagań, czyli jednej opcji nie mamy tutaj. Dlaczego to uczyniliście? Nie jesteśmy intruzami, tylko nami przejeżdżami. Nie wiem, co oni uczynili, ale ja nie mam z tym nic wspólnego. Mordercy, zapłacicie za jakiegoś tego zabitego. Tak czy siak, spróbujecie nas zabić. Czemu mam to ułatwiać? Nie mam broni. Damy to, dlaczego to uczyniliście? Wtargnęliście do miejsca, po którym żaden śmiertelnik nie jest godzien stąpać. Jesteście intruzami i szabrownikami. Dopilnujemy, by te występki zostały ukarane. Powtarzam jeszcze raz. Rzuć broń. Nie ufaj mu. Chcą nas wszystkich pozabijać.
Jesteśmy niewinni. Czemu nie posłuchasz głosu rozsądku? Mod 4. O, 14. Tylko głupiec atakuje słabego przeciwnika. Jeśli silniejszy jeszcze żyje, atletyka. Zaatakuj go, zanim zdoła zareagować. Może to damy. Jesteśmy niewinni. Czemu nie posłuchasz głosu rozsądku? Okej. Okay. Wiemy, że ktoś wtargnął do ruin. Widzieliśmy ślady stóp, słyszeliśmy echo kroków. Odpowiecie za to przed bogami. Ciekawe jakimi. No to damy tą opcję. Mężczyzna rozważa twoje słowa, mierząc cię wzrokiem. Jeszcze. Popycha Heodana w twoją stronę, wbijając oszcze w jego tułów. Heodan krzyczy i upada, a jego ubranie przesiąka czerwienią. Wojownik szykuje się do walki z tobą, unosząc wysoko topór. Ja. Będziemy musieli się z nimi też lutować. Zaraz zobaczymy tak. Okej. O, ten coś będzie mógł zrobić. Oślepiający cios. Czyli dołączył do naszej drużyny. Dobra, oślepiający cios niech będzie. Teraz tak, tutaj oczywiście damy powalenie. No, a nasza wojowniczka po prostu musi mu przylutować konkretnie. Dobra, przygotowani wszyscy? Chyba tak, to lecimy. Tamten się przewrócił. Dał oślepiający cios, o ciekawe to. Dobra, jeden z głowy. Następnego lutować, ile wlezie. Leży i kwiczy, ok. Przeciwnik leży na ziemi, nie mogąc stać. Jego towarzysze leżą bez życia wśród pozostałych ciał. Oddycha ciężko, charcząc nierówno. Patrzy na... nie na ciebie, tylko w niebo nad tobą. Wybaczcie nam. Pośród charczenia wojownika nagły szmer wiatru jest ledwie słyszalny. Wyczuwając go, mężczyzna zamyka oczy. Dobrze, dobrze, bogowie są sprawiedliwi. Osobliwy uśmiech pojawia się na jego twarzy. Jestem gotów. Wiatr nabiera mocy, uderzając w obozowisko. Gwałtowny i naładowany elektrycznością rozrzuca naczynia i namioty niczym rozzłoszczony duch. Czujesz, jak przesącza się pod twoją skórę, która ustępuje niczym wał pod naporem potężnej fali. Masz wrażenie, że zaczyna rozrywać cię od środka. Odema z ranami na piersi i brzuchu siedzi pośród wichru oparty około jednego z wozów. Nagle porusza się i z ogromnym wysiłkiem podnosi głowę. Ledwie daje radę utrzymać oczy otwarte, ale patrzy wprost na ciebie. Do środka! Biegiem! O, to jest ten, chyba ten biawak cały, o którym była mowa w poprzednim odcinku. Z wysiłkiem brniesz pod wiatr, który sprawia wrażenie, jakby lada moment miał cię porwać w powietrze. Kładziesz dłonie na zwietrzałej skale, zmierzając wspiąć się na górę urwiska. Ostatkiem sił, kiedy twoje ramiona niemal się poddają, podciągasz się ponad krawędź. Kontynuuj. Heodan podąża za tobą, spowolniony obrażeniami i uprzednim wahaniem. Kiedy zbliża się do skalnej ściany, jeden z leżących na ziemi napastników, który udawał martwego, rzuca się na niego i zwala go z nóg. Przyparty do ziemi, Heodan uderza zmęczonego przeciwnika, ale nie jest w stanie się uwolnić. Nie mając broni w rękach, niewiele możesz zrobić, by mu pomóc. A coś możemy, zręczność 15. Chwyć kamień i rzuć nim w napastnika, poczekaj, aż Heodan sam się uwolni. To wybierzemy zręczność. Dosięga z celu, trafienie uwalnia Heodana. Stając na nogi, Heodan wdrapuje się na skały. Kiedy jednak zbliża się do krawędzi, gwałtowny podmuch wiatru spycha go na bok, przez co Heodan traci uchwyt dla jednej z rąk. Rzucając się gwałtownie na skałę, chwytasz dłoń Heodana, czujesz, że słabniesz, ale łapiesz też jego drugą rękę i ciągniesz go w górę. Masz wrażenie, że ciężar wyrwie ci ramiona ze stawów. Wytrzymujesz jednak wystarczająco długo, by Heodan podciągnął nogi i dołączył do ciebie na drżącej krawędzi.
Narastająca wichura nabiera głębszego brzmienia. Czujesz, jak rezonuje w skale pod twoimi stopami i w twojej piersi, jakby chciała wytrząsnąć szpik z twoich kości. Każdy kolejny podmuch wiatru zdaje się zagrażać starym skałom, na których stoisz, rozdzierając połączenia i zaburzając równowagę. Rzucasz się biegiem pod starożytne wejście, które po chwili zaczyna się walić się pod własnym ciężarem. O, nowy obszar. O proszę, i mamy trzy osoby w drużynie. Czy to był? Chodna z trudem wydobywa z siebie głos pomiędzy rzężącymi oddechami. To musiał być Biawak. W takim razie mamy szczęście, że żyjemy. Tylko my przeżyliśmy. Nie możemy tu zostać. Coś jeszcze może się zawalić. Zresztą tędy i tak nie wyjdziemy. Chodźmy w głąb ruin. Rzuca spojrzenie na poszarpane rozcięcie na brzuchu Heodana. Możesz iść? Heodan zaciska zęby i potakuje. Okej, chwila wycinienia. Misja ukończona. Drużyna zyskała doświadczenie, całkowite doświadczenie. Ruiny, dodano misję ruiny Killant Lys. Okej, zobaczmy. Zaktualizowano dzielnik Złocona Dolina. Trochę rzeczy się zrobiło. Co tutaj ma? Stłuczone żebra. Kondycja minus 4. O, jeszcze nie jest z nim tak źle. Jakie on ma możliwości? Aha, ten oślepiający cios. Fajna rzecz. Widzę, co ma tutaj. Zestawy broni. Jakieś sztylety ma, tak? Sztylet. 10 do 14 obrażenia. To jest tu. I drugi też sztylet ma. No to ma to samo. Dobra, zobaczmy na zadania. Znajdź wyjście z ruin. Muszę przedostać się przez ruiny w bezpieczniejsze miejsce. Złocona dolina. Udaj się do Złoconej Doliny. Ok. Czyli jesteśmy teraz w jakichś tutaj lochach. Ok. Tak, mamy tylko... Kim jest ten osobnik? Łotrzyk, poziom pierwszy. 422. 612. Oj, cienko tutaj się poziomy doją w tych grach. Tak jak pamiętam, grałem w Baldur's Gates. W Baldur's Gate, nie Gates. Nie wiem, co mi się z tym Gates cały czas miesza. To tam też bardzo ciężko było zdobywać te poziomy. Po prostu jakaś masakra jest zdobywanie tych poziomów. No ale dobra, zobaczmy, co on tutaj ma. 9, moc 13. Tu przetrwanie, skradanie się, mechanika 3, rozbrajanie pułapek, otwieranie zamków trzeciego poziomu, o, 9 do celności pułapek, ok. Aktywne efekty, stuczone żebra, ślepiający cios, co to daje, jeden raz na potyczkę, oślepienie przez 10,5 sekundy, użytkownik, pełny atak, celność, kontra odbicia, obrażenia plus 25. Ok. Duch walki. Celność, zdolność pasywna. O, to jest fajne. Celność plus 7, obrażenia 15 przez 21 sekund. Drugi oddech. Atletyka 1. Wytrzymałość, dobrze. Podstępny atak. Zdolność pasywna, obrażenia zwarciu 50%. Ok, wykorzystano do niepostrzeżonego podejścia od celu, dodaje obrażenia od broni podczas ataków na cel oślepiony, oflankowany, okulawiony, sparaliżowany i tak dalej. Ok, to wiemy już, kogo mamy w drużynie. Zobaczmy tutaj jeszcze na co on tutaj ma. Średni pancerz, tu mamy Ero 5, może walczyć dwoma brońmi. Ok, może się przydać taki ktoś w drużynie. Jeszcze łucznik tam by się jakiś przydał. Fajnie by było, no ale cóż. Możesz przełączyć się na inny zestaw broni, wybierając ikonę broni z paska. A, no tak, to już wiem. Powiem, że gdybym nie miał tej zręczności 15, tej wysokiej, to nie przeżyłby Heodan.
Z tego co wiem, więc tu też bardzo istotne jest, aby właśnie już na samym początku rozgrywki, on już teraz będzie w mojej drużynie, zobaczymy na jak długo, dolną część runy zablokował spadający gruz. Także teraz mamy trochę większe szanse, aby no na przykład przejść te lochy, które tutaj mamy. O, coś się dzieje. Pierś chłodania wyraźnie wznosi i opada z każdym oddechem. Chyba już wystarczy. Co teraz zrobimy? Poszukamy innego wyjścia. Burza musi się kiedyś skończyć. Co się tam stało? Kalisza kręci głową. Takie nawałnice zdarzają się tylko w Eir Glanfat. Niewielu uchodzi przed nimi z życiem, więc ciężko powiedzieć, które opowieści są prawdziwe. Glanfatanie mówią na nie biawak. Uważają, że w ten sposób bogowie zabierają ze świata dusze, które same nie potrafią go opuścić, ale nie pogardzą także duszami żywych. Nadal masz swoją? Kto nas napadł? Glanfatanie to te dzikusy, przed którymi ostrzegał Odema, chyba z kłów Galawajna. To najbardziej narwani z nich. Chodzą od ruin do ruin, szukając bitki z kolonistami. Biedny Odema chyba niemal się tego spodziewał po tym, jak zboczyliśmy ze szlaku. Glanfatanie powiedzieli, że wtargnęliśmy do ruin. Nie wierzę, Odema nigdy by na to nie pozwolił. Jednak, chociaż kły są narwańcami, Glanfatanie nie atakują bez powodu. Albo coś zauważyli i źle to odebrali, albo patrzy na przejście, którym weszliście. Albo są tu z nami jacyś szabrownicy. Tylko tego nam teraz potrzeba. A co z pozostałymi podróżnymi? Kalisza zaciska usta i wciąga poryczki. Jej głos jest bardzo cichy. Wrócili do cyklu. Podnosi wzrok. Niech bogowie dadzą im więcej szczęścia w następnych życiach. No jak wierzymy w reinkarnację, no to tak. Nie wydaje się szczególnie przejęta tym wszystkim. Kalisza patrzy ci w oczy, a jej głos zdradza, że jest na skraju wybuchu. Może po prostu zbyt słabo mnie znasz, by wiedzieć, jak wyglądam, kiedy się przejmuję. A może widywałam już znacznie gorsze rzeczy, więc idę przed siebie, bo nic nie poradzę, a ktoś inny nadal na mnie polega. Zbierajmy się stąd. Heodan daje krok naprzód, ale kolana uginają się pod nim i pada na ziemię, uderzając policzkiem o wytartą posadzkę, zanim komuś udaje się go złapać. Opiera się o ścianę i chwiejnie staje na nogi. Trzyma się niepewnie, jak żeglarz na lądzie po długim rejsie. Czy możemy przystanąć tutaj i odpocząć parę godzin? Ruchem głowy wskazuje cięcie na brzuchu. Straciłem trochę krwi. Rozgląda się dookoła. Tam na lewo zdaje się być cicho. To może być dobre miejsce na odpoczynek. Zdobywasz przedmiot. Dodano do schowka zestaw obozowy. Ok. Udało ci się znaleźć zestawy obozowe. Możesz je wykorzystać, aby rozbić obóz i odpocząć w głuszy lub w lochu, a tym samym w pełni odzyskać zdolności i zdrowie postaci. Niższy poziom trudności umożliwia przenoszenie większej ilości zestawów obozowych, ale na wyższym są one bardzo ograniczone. Jeśli zabraknie ci zestawów obozowych, spróbuj znaleźć gospodę. Większość z nich ma tanie izby do wynajęcia. Okay. Przykro mi to mówić, ale nie możemy sobie pozwolić na przerwę. Ci Glanfatani byli czymś rozgniewani. Możliwe, że nie jesteśmy tutaj sami. Szabrownicy będą uzbrojeni i gotowi zabijać. A pewnie jest ich spora grupa. Nie powinniśmy dać się zastać na ich posłaniach. Proszę, muszę się po prostu na chwilę położyć. Potem możemy iść tak szybko, jak chcesz. Może mnie nie słyszysz. Jeśli tu zostaniemy, to zginiemy. Musimy znaleźć drogę, zanim szabrownicy powrócą. Trzeba nam albo znaleźć wyjście, albo bardzo dobrą kryjówkę. Musimy zaryzykować i pozwolić mu odpocząć. Wszyscy troje musimy być w pełni sił. Kalisza ma rację, musimy się nam coś, nie wiem. Nie, oczywiście, że damy odpocząć, jak najbardziej. Kalisza wydyma usta z niesmakiem. To będzie nasz koniec. Nie obraź się, ale wolę oddać życie za kogoś innego.
O, widzisz, udało ci się uzyskać rangę w ramach reputacji usposobienia. Reputacje takie odzwierciedlają stosunek innych osób na świecie względem twojej osobowości. Nawet pozornie paskudne reputacje mogą być cenione przez pewne osoby. W Pillars of Eternity usposobienie nie jest z natury złe lub dobre, aczkolwiek kapłani i paladyni muszą uważać, by nie oddalić zbytnio swojego usposobienia od preferencji ich bóstwa lub zakonu. W przypadku głównej postaci jej usposobienie wpłynie na działanie świętego blasku, kapłan oraz wiary i przekonania paladyn. Continue. Heodan chwyta twoją dłoń w swoje ręce. Dziękuję ci, dziękuję ci. Dobra. Zaktualizowano dziennik. No zobaczmy, co tutaj mamy. Heodan potrzebuje odpoczynku. Być może znajdziemy spokojniejszy zakątek ruin, gdzie można rozbić obóz. Jednak Kalisza uważa, że powinniśmy iść dalej. A ja uważam, że powinniśmy mu pomóc. Co oni mówili, że na lewo? Daj życie w dobrą kryjówkę. Na brzuch straciłem trochę. Tam na lewo zdaje się być cicho. Dobra, to pójdziemy może na razie na lewo. To idźmy na lewo. No jest tutaj jakiś... O! Skąd się tutaj wzięli? O, jest faktycznie. O, jakieś skrzyneczki są jeszcze, proszę bardzo. O, jakieś mamy małą tarczę. O, i pochodnie. Dobra. Co tutaj? Buława, młot i dłuto i zestaw obozowy. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Mamy trzy zestawy obozowe. Świetnie. Zobaczmy jeszcze tabulatorem, czy coś tu jeszcze więcej nie ma. Dobra, popatrzmy na ekwipunek. Buława. 13 do 18 obrażeń. A tutaj ma 13 do 19. No to jest trochę lepsze. Zobaczmy. Prawy przycisk myszy. Średnia szybkość ataku. Okej. Okay. Tutaj mamy porównanie, więc można porównać właśnie z toporem na przykład. Zakląć można, mamy już czym zaklinać. Jakość, zobaczmy. I nie mamy, chyba podejrzewam, że jak będziemy mieć odpowiednią, odpowiednie surowce, to chyba na biało się zaświeci któraś cecha do zaklinania, tak? Dobra, co to jest? Prosty żelazny młot i dłuto przydatne do rozłupywania twardych powierzchni, szczególnie takich o słabej konstrukcji. Aha, czyli na przykład ściany można jakieś, tak? Tak mi się wydaje przynajmniej. No dobrze. To odpoczniemy tutaj. Odpoczynek, tak? Redukcja obrażeń. Tutaj, aha, nie można nic więcej wybrać, bo tylko tyle mamy. Mnożnik leczenia. Otrzymywane leczenie plus 20. Niech będzie mnożnik leczenia. Odpoczynek, dobra. Obozowanie umożliwia członkom drużyny odzyskanie utraconego zdrowia i przyznaje premię za obozowanie. Rozbicie obozu wymaga zestawu obozowego. Odpocznijmy. O, jak ładnie. Ognisko się pali. Okej. Okay. Heodan przeciąga się po przebudzeniu, ostrożnie dotykając cięcia na brzuchu rana, zaczęła się schodzić. Na bogów, już mi lepiej, chyba gotów jestem, by poszukać wyjścia. Siada gwałtownie i rozgląda się po pomieszczeniu. Naprawdę nas tu zostawiła. Nie zajdzie daleko, jeśli... Klęka i przetrząsa ekwipunek, coraz bardziej rozpaczliwie. Tracisz przedmiot, pełen bukłak. Niech ją, uderzę ręką w chropowatą posadzkę. Zabrała całą wodę. Jeśli się pospieszymy, może ją dogonimy. Nie teraz, nic na to nie. Mam nadzieję, że udało się jej wydostać. Przy odrobinie szczęścia spotka ją zasłużony koniec. No może to damy, może ją dogonimy. A to normalnie. Uciekła.
No trudno. Człowiekowi chciałem pomóc, po prostu. Redukcja obrażeń. Aha, tutaj jest efekty po przespaniu, dobrze. Czyli z Heodanem teraz jestem w drużynie. No dobrze, no to jak tak się to potoczyło, ale zaraz, bo tutaj muszę też sprawdzać, bo czasami jak grając w Baldur's Gate, to bywało, że nawet w ścianach były ukryte nisze z różnymi przedmiotami. No dobrze, wojownika nie mamy, ale za to mamy Heodana. Tak, teraz co? Zaczyna się labirynt, tak? Gdzie tu iść? Może tutaj pójdziemy do góry. Jakieś to kółko jest, coś. Zaczynamy do rzeczy. Co tu? Wschodnie rubieże to niebezpieczne tereny, pełne czyhających wrogów i starannie ukrytych tajemnic. Włącz tryb zwiadu, aby poruszać się skrycie i znajdywać ukryte obiekty, tak jak pułapki i tajemne przejścia. Okej, gdzie jest tutaj tryb zwiadu? To jest chyba to, zwiad. Okej, mamy tryb zwiadu, popatrzmy. Popatrz na te płytki. Cóż to za symbole? Okej. Co tutaj jest? Ktoś tu leży. Wykryto pułapkę, o proszę. O proszę. Czy da się ją rozbroić? Dobre pytanie. Może na wszelki wypadek zapiszę grę. Dobra, to jako gra pierwsza mam. Nadpiszę oczywiście. No i spróbujmy ją. On ma tą mechanikę. Więc może uda się rozbroić tą pułapkę. Wykryto pułapkę, proszę, proszę. O jacie, ile ich tutaj jest. Pułapka rozbrojona i mamy 10 punktów doświadczenia, proszę. O, pułapka rozbrojona, świetnie. Warto było tego gościa tutaj wziąć. Okej. Także porozbrajamy pułapki nawet dla... Oho. Tak, Kalisza niestety zginęła. Skończyła źle, że nie chciała iść z nami. Tak, wiem, teraz pułapki będą wszędzie, ale rozbroimy wszystkie te pułapki. Dla doświadczenia. Dla doświadczenia. Pewnie też i inny sposób byłby na to. Poziom trudności 1. Tak, to będzie wszędzie te pułapki będą. Rozbrajaj. Myślę, że to był dobry pomysł, wybranie tego. Pomoc temu Heodanowi. Chociaż podejrzewam, że też inny sposób na pewno jest na... na przejście tego czegoś. Tak, bo tutaj ta pułapka pewnie natychmiast zabija, tak jak widzimy, co stało się z tą biedną kobietą. Niestety. No cóż, pozostaje nam wziąć tylko i pozbierać to, co ma w swoim ekwipunku. No, wszystko porozbrajaj. Każde doświadczenie się przyda. Nawet te 10 punktów, zawsze do przodu, tak? No i co tutaj mamy? Ohoho, dobra, to pozbieramy wszystko. Ojej. Prawie że goła jest. No nieźle. Dobre. Okej, dobra. Just say the word. Dobrze. Chociaż ten tryb tego zwiadu to jest taki trochę powolny tryb. Teraz tutaj mamy tryb. Szybki tryb, to będzie trochę szybciej. Okej. Oto tak można się skradać. W porządku. Są jakieś drzwi. Oho. I coś tu mamy. Ten okrągły symbol, jestem pewien, że widziałem go wcześniej na jednej z płytek. Przyjrzyjmy się temu. Na tej kolumnie wyryto symbol w kształcie połączonych kół, a u jej podstawy stoi kosz z zimnymi węglami. Mogłabyś go podpalić, gdybyś miała jak.
Okej. Dobra. Chyba wiemy jak. Ale nie postać, tylko weźmiemy pochodnia. Pochodnia będzie potrzebna. Dobra, zobaczmy. Użyj pochodni, by podpalić kosz. Proszę bardzo, pali się. Świetnie, idźmy dalej. Okej. Okay. A, już kojarzę, już rozumiem. To pokazuje, tylko już rozbroiłem wszystkie pułapki. Rozbroiłem już wszystkie pułapki. Więc to pokazuje wtedy, prawdopodobnie wyłączyłoby nam te pułapki, które dałyby nam drogę do wyjścia, więc popatrzcie, mamy dwa sposoby na to, żeby to przejść, czyli albo rozbrajanie pułapek, co moim zdaniem było lepszym rozwiązaniem, bo dało mi doświadczenie, albo właśnie poprzez rozwiązanie zagadki w ten sposób. Chociaż malowidło to z pewnością jest stare, jego kolory nadal są żywe. Przedstawia ono procesję Engwitan wszelkich ras, Aumany i tych elfów, Orlan i tak dalej, którzy idą pośród kolumn podobnych do znajdujących się w tej sali. Na każdej z kolumn płonie ogień, czyli mamy tu jakieś podpowiedzi i wskazówki. No to może być tutaj ciekawe, jeśli chodzi o rozwiązywanie zagadek dalej. Dobrze, biorąc pod uwagę, że ta nie może używać broni, znaczy może, ale dobra, włączymy sobie zwiat, aby czasem nie trafić na jakąś pułapkę znowu. O, coś tutaj, to znowu jakieś co to jest? Mały czarny szlam. No to co, zawalczmy z nim, zobaczmy, czy uda nam się go pokonać, albo może poczekajmy, aż on zaatakuje nas. Okej, okay. Poczekajmy. O kurczę, z czymś pluje. To niedobrze. O kurczę, jakie to twarde to szlamisko tutaj jest. No, trochę się dostało. Okej, okay, to był mały szlam, tak? Co tutaj dał? Plazma szlamu. Zakrzepła masa gęstej i mętnej galaretki. 14 kosztuje, ale to też może być surowiec do zaklinania. Tutaj wszędzie to jest. Ja, co to jest? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra. Zobaczmy w bestiariuszu, z czym mieliśmy do czynienia. Szlam. Szlamy są uchyliwą, mięsożerną odmianą pleśni, która rozwija się w mrocznych, zatęchłych miejscach, w które mało kto zagląda. Szlamy w miarę wzrostu żywią się bakteriami, grzybami i niewielkimi owadami. Kiedy osiągają rozmiar psa, zaczynają rozglądać się za większą zwierzyną, włącznie z ludźmi. No proszę. Jak wszystkie żywe istoty, posiadają nieco esencji duszy, ale brak inteligencji i prawdziwego układu nerwowego sprawia, że są bezmyślnie agresywne i trudno je odstraszyć. Ich płynna natura i ruchliwość umożliwiają im zadziwiająco zwinne ataki. Potrafią też pluć żrącymi enzymami, które niszczą ciało i pancerz. Niektóre z groźniejszych odmian tych istot roznoszą choroby, przez co walka z nimi jest szczególnie ryzykowna. O proszę. Jeden pokonany, poziom drugi. Percepcja, intelekt. Tak, tutaj o tym szlamie to już przeczytałem. No cudownie, cudownie trzeba przyznać. Dobra, tutaj mamy jakiegoś nieszczęśnika. Co tu mamy? Jakiś halabardę, tak? Przedmiot dwuręczny. Okej, okay, bierzemy. Dobra, idźmy po cichu. Tutaj coś jest. Lepka, oleista maść przylega do wszystkiego, z czym się zetknie. Lepka, ciemna substancja przypominająca smołę spływa po ścianie. Kształt i wypukłości pod śluzem wskazują, że coś się pod nim znajduje, ale nie jesteś w stanie rozpoznać co. Zmyj śluz wodą z bukłaka. No i dobrze. Udało się.
Zmywa śluz i odsłania skomplikowaną płaskorzeźbę przedstawiającą twarz mężczyzny. Otaczające ją promienie słońca wykruszyły się w paru miejscach, ale szczegóły głowy, od kędzierzawych włosów aż po krawędzie szpiczastych uszu nadal dowodzą niezwykłego kunsztu rzemieślnika. Jeden z oczodołów jest pusty, w drugim znajduje się klejnot. Tracisz przedmiot, powiem bukłak, no niestety. Aha, czyli coś muszę znaleźć. Coś muszę tu znaleźć w tych lochach. No więc muszę jeszcze tutaj niestety pochodzić. Dobra, tutaj już wiem, że nic nie będzie, bo jak tego to by pewnie percepcyjnie to znaleźli. Więc dobrze, tutaj na razie... Tu jest pewnie droga do wyjścia, tak mi się wydaje. A zobaczymy. Zauważyłeś przez ścianę czuć przeciąg i nie słyszę już nawałnicy. Chyba będzie tutaj wyjście z sytuacji. O, co to jest? Młody oszczepnik. Jakiś kolejny gad. Okej. Dobra, niech podejdzie, niech podejdzie. Spokojnie. Dobra, zbliżmy się. Jakiś tu pajęczak widzę. Dobra, co tutaj zrobimy? No nie wiem, czy na niego zadziała coś takiego, ale sprawdźmy. A ty czego nie lejesz? Lutuj go. Ujej, szybko się rozpadł. O, dobra. Czy można tutaj coś z tego zebrać? Ten pupil jest całkowicie bezużyteczny. Zobaczmy. Mamy pająk. Jest pająk. Wow, jaki brzydki. Wielkie pająki ze wschodnich rubieży mają wiele kształtów, kolorów i rozmiarów. Są dużo bardziej agresywne od swoich malutkich kuzynów i aktywnie polują na ludzi i zwierzynę. Nawet najsłabszy z nich, pająk oszczepnik, może łatwo zabić nieprzygotowaną ofiarę wielkości człowieka. Chociaż nie są one jadowite, ostro zakończone odnóża oszczepników, od których wzięły swą nazwę, mogą zadawać straszliwe rany kute, nawet przebijając pancerz. Bardziej śmiercionosne są białe przędzarze i wdowniki. Oba gatunki są bardzo jadowite. Przędzarz potrafi również wyrzucać spowalniającą sieć w stronę ofiary. Wdowniki nie tkają sieci, ale są niezwykle jadowite. Osławione kryształogryzy rzadko spotyka się poza najbardziej oddalonymi rejonami Eiri Glanfath. Są one olbrzymie i posiadają umiejętności magiczne, nabyte. Zdaniem niektórych magów w wyniku pożerania adry z zaklętych klejnotów. Oprócz tego potrafią wytwarzać kryształowe kolce, a ich jad może spowodować tymczasową petryfikację ofiary. Kolejny atak kryształogryza na skamieniałego przeciwnika zazwyczaj kończy się śmiercią ofiary. Dobrze wiedzieć. Tak wygląda nasz pierwszy pająk pokonany. Okej, okay, no to jest trochę mniej. Aha, tu jest szczegółowy opis tylko dla niego. Ze względu na szybkość, nietypowe ataki pająków oszczepników, bardzo odważni lub bardzo nierozważni wojownicy i wojowniczki, zwłaszcza członkowie kłów, mieli zwyczaj walczyć z nimi w ramach ćwiczeń. W dzisiejszych czasach zwyczaj ten praktykowany jest rzadziej, jedynie przez tych bardziej nieokrzesanych, aspirujących wojowników. Pająk oszczepnik znany jest ze swojej zuchwałości w czasie łowów, gdyż do schwytania ofiary rzadziej używa sieci, a często ostro zakończonych odnóży. W rezultacie gatunek ten częściej wychodzi poza swoje legowisko niż inne odmiany pająków. Okay. Oj, widzę, że tutaj jest troszeczkę taki labirynt. Zaraz zobaczmy na mapę. Okej. Okay. To może tu pójdziemy teraz. Te tereny sobie byśmy odkryli. Może właśnie znajdziemy to oko. Dobra, pójdę może tędy. Ale w tym trybie szybkim to idzie to dobrze. Co jest? Kolejny. Z ciemności wyłania się drżąca, herlawa istota trzymająca włócznię. Pod łuskowatym ciałem widzisz guzowate łokcie i cienkie żebra. Rozpoznajesz, że to Xaurib. Obserwuje cię uważnie, oddychając nerwowo. Podnieś ręce, stój bez ruchu, nie bój się, nie zrobię ci krzywdy, rozerwę cię na strzępy, jaszczurze, cofnij. Dam, nie zrobię ci krzywdy. Xaurib cofa się, wciąż kurczowo trzymając włócznie. Stworzenie przechyla głowę i podchodzi do ciebie, wydając z gardła miękki trzask.
Stworzenie obwąchuje cię, ale nie znajduje nic godnego uwagi. Cofa się i ponownie przyjmuje bojową postawę. Podnieś ręce i stój bez ruchu. Stworzenie przechyla głowę. Oto jest to samo. Cofnij się powoli. Kiedy się oddalasz, ksiarb nadal uważnie cię obserwuje. No dobrze. Idźmy teraz. O! Może nie zaatakuje? A jednak zaatakował. Szkoda. Nie chciałem go zabijać. No ale trudno. Czasem tak. Jeśli nie ma innego wyjścia, to trudno. Bach. Leży. Co ma? O, jakiś. Co to jest? Przedmiot. Jednoręczny, jakaś włócznia 13 do 18. Odbicie, kłute. Ok. Tarcza. Celność minus 4. Język. Suchy język. No tak, trofeum też musimy wziąć, jasne, ale to będzie. Zaraz zobaczmy, czy. O, jednak jest tutaj coś do. O, i wytrychy mamy. Świetnie. Dobrze, idźmy dalej. Może będziemy właśnie szli w tym. Jest przyspieszony tryb. Teraz damy przyspieszony, dobra. To następny jakiś nieszczęśnik. Tu muszę tabulator czasem włączać. O, coś tu jest. Klejnot z reliefu. Kusza. Ok. Klejnot. Ten błękitny wyrzeźbiony tak, aby wyglądał jak oko. O! No to już mamy zagadkę rozwiązaną. O, tutaj wpadło nam w schowek, tak? Tego. I co to? Postrzępiony dziennik. Szczegóły. 0 sztuk złotych. No i tak jak mówiłem, ja to czytam wszystko. Postrzępiony dziennik. Niewielka księga jest porwana w paru miejscach, a niektóre arkusze przesiąkły krwią. Jeden z późniejszych wpisów nadal jest jednak czytelny. Nie mogę uwierzyć w mój fart. Kilka kolejek gry w kości wygrałem najprawdziwsze engwitańskie znalezisko. Dotychczasowy właściciel powiedział, że dla niego to tylko ładna, nic nie warta błyskotka. Nie zamierza wybierać się na wykopaliska w ruinach. Ale jeśli ma rację i klejnot prowadzi do ukrytego skarbu, to warto będzie przekraść się przez patrole wymalowanych elfów. Rano wyruszam do Killant Lees, potem wystarczy znaleźć płaskorzeźbę, o której mówił. Ok. Nie będziemy tego brać, bo to jest nic nie warte, zero kosztuje, szkoda miejsca w ekwipunku. Więc już wiemy. O, a to co jest? Zaraz, bo jeszcze nie przeczytałem bestiariusza. Ksauripy to gadopodobne humanoidy rozmiarem dorównujące orlanom. Przeozdabiają swoje ciała kośćmi zabitych przeciwników, zwykle ksaurpiów z wrogich szczepów. Lubują się też w długich piórach, które przypinają do swego odzienia. Skóra ksauripa może mieć różne odcienie, od jasnozielonego po rdzawo-brązowy i wydłużone pyski, z powodu których nie mogą mówić i agresywne usposobienie uniemożliwiają ich komunikację z bardziej cywilizowanymi rasami. Mieszkają w szczepach na odosobnionych terenach i słyną z zaciekłych ataków na osoby, które lekkomyślnie wejdą im w drogę. Ksauripy oddają cześć smokom, traktując je jak bóstwa i budują swoje gniazda w pobliżu smoczych legowisk. Zdarza się, że niewielki szczep ksauripów prowadzi wędrowny tryb życia w poszukiwaniu draka lub smoka, któremu może oddawać cześć. Kiedy już takiego odnajdą, będą go bronić za wszelką cenę. Powszechną praktyką są wymyślne rytuały, podczas których smok pożera ofiarę złożoną przez ksauripy. Wydarzenia te noszą znamiona świąt religijnych, podczas których giną setki ksauripów. Potęga i prestiż ksauripowego szczepu jest wprost proporcjonalna do wieku jego smoka. Najpotężniejsze szczepy istnieją od setek, może tysięcy lat. Wojownicy i szamani z takich szczepów zwykle malują swoje ciała, tak by przypominały ich smocze bóstwo. No i załatwiliśmy jednego. Okej. Widzimy, że tak on wygląda. I teraz mamy jakiegoś nowego, młody Skuldor. Jakiś nowy stwór.
No dobrze, poczekajmy sobie na niego. Tak, nerwowa muzyka musi być. Dobrze. No to tutaj atak, a oślepiający cios, tak? No i zbliżmy się i zobaczmy, jak to wszystko wyjdzie. Uj, przywalił mi. Ja cię, ale się rozpadł. Na drobne kawałki. No i mamy sznycle gotowe. Dobra, idźmy dalej. Co to jest? 10 do 15 przedmiot jednoręczny, tak? Okej. Okay. Zobaczmy, co tu. O, jakaś ściana. Dobra. Wzdłuż tej ściany biegnie pęknięcie od posadzki aż po sklepienie. Przedostaje się przez nie lekki powiew wiatru. Naprzyj na ścianie, użyj młotka i duta, by osłabić ścianę. O, proszę. Czyli te rzeczy niektóre są też potrzebne, żeby mieć w ekwipunku. Zobaczymy, naprzyj na ścianę. Pomimo uszkodzeń kamień wydaje się ciężki i solidny. Naprzyj na ścianę samodzielnie. Jedna z twoich postaci jest zmęczona. Zmęczenie fizyczne i psychiczne są efektem męczących czynności. Najczęstszą przyczyną zmęczenia są obrażenia otrzymane po utracie przytomności, ale również niektóre interaktywne zdarzenia mogą zaowocować zmęczeniem, jeśli wymagają szczególnego wysiłku. Zmęczenie ma kilka etapów, początkowo powodując jedynie nieznaczne skutki uboczne, z czasem coraz poważniejsze. Najlepszym sposobem na zwalczanie zmęczenia jest odpoczynek, chociaż istnieją przedmioty, które mogą redukować ogólne zmęczenie postaci. Napierasz na ścianę z całej siły, ale ściana pozostanie niewzruszona. No to użyjemy młotka i dłuta. Bierze się do pracy, pęknięcia poszerzają się i wydłużają pod twoim naporem, ale wymaga to dużo więcej wysiłku. Nie można było oczekiwać, twoje czoło zalewa pot, a mięśnie zaczynają boleć. Kontynuuj kucie ściany. Po dłuższej chwili zauważasz światło po drugiej stronie. Po ostatnim stuknięciu kilka kamiennych bloków przesuwa się, a potem opada, odsłaniając dziurę wystarczająco dużą, by się przez nią przecisnąć. Tracisz przedmiot, młot i dłuto. No także ta pierwsza przygoda tutaj w tym miejscu, no pokazuje też przy okazji, jak działają takie przedmioty, które można używać podczas gry. Mogę pójść przodem, zobaczę, co za rogiem. O, następny zawodnik, a nie przeczytaliśmy o nim, tak? To jest ten Skuldor. Skuldory to duże, ssakopodobne istoty zamieszkujące jaskinie, pogrążone w zupełnych lub niemal zupełnych ciemnościach. W rezultacie posiadają słaby wzrok i posługują się głównie wyczulonym słuchem, by odnaleźć drogę i zwierzynę. Małe wyrostki i włoski na ich uszach pozwalają im wykryć ruchy powietrza, które umożliwiają orientację przestrzenną w podziemiach. Porozumiewają się przy pomocy pisków i trzasków stanowiących rodzaj echolokacji. Są istotami stadnymi, które wspólnie zakładają gniazda i wychowują młode. I mamy młody Skuldor. Tak wygląda. A tu kolejny, tak? No to lutujemy go. O, krzyczy coś tutaj, coś tam nad głową miał, coś tam. Tyle. Ten nie został rozbity na drobne kawałki, ale też nic nie zostawił, jak widzę. Żadnych tutaj rzeczy nie ma. Dobra, weźmiemy teraz ten tryb właśnie zwiadu. Okej, okay, żeby tutaj czasem, gdyby coś było, żeby czegoś nie przeoczyć. Dobra. Okej, okay, to już tu byliśmy. To w takim układzie pójdziemy teraz po ten skarb, który tam gdzieś mamy do zdobycia. Idziemy. Okej. Okay. Dobra, dwóch klejnot w oczodu. Komnata zaczyna dudnić, luźne kamyki podskakują na posadzce, wreszcie spora część ściany odsuwa się. Tracisz klejnot. O, proszę,
I co tu mamy? Mały czarny szlam. No oczywiście nie może być inaczej, jakaś bijatyka musi być dobra. To musimy go zaatakować, bo on pluje jakimś dziwnym, właśnie dziwną rzeczą. Jak to to walczy? Padło. O, ile zostawiło tej rzeczy. Dobra, zabieramy to. A, właściwie tylko jedną rzecz. No i co tutaj mamy? Coś? A, jest coś. O! Mała opończa ochrony. Hard reflex wola. O, proszę. Co tu mamy? Ametyst. Ametysty występują w wielu odcieniach. To, dobra. To już wiemy, że to możemy sprzedać. I Adra. Adra. Adra to organiczny materiał o krystalicznej strukturze, ale przypominający skorupę. Rosnące żyły Adry można znaleźć pod ziemią w wielu częściach Eory. Jako że można łatwo ją ciosać i kształtować, jest lubianym przez jubilerów kamieniem półszlachetnym i często tnie się ją bardziej kunsztownie niż inne przedmioty. Dobra. I tyle tutaj, tak? No cóż, za wiele nie było. Ok, to idziemy. Zaraz zobaczmy na ekwipunek. Coś tutaj mamy, tutaj toporek. Aha, bo tutaj chyba już raczej nie mieszczą się te rzeczy. Można te rzeczy poprzenosić do tego miejsca. Da się jakoś szybciej to przenieść? Nie wiem, z shiftem może? Nie wiem, czy z shiftem coś dobrego tutaj zrobiłem, czy wyrzuciłem to. To chyba wyrzuciłem. Nie wiem. Nie, to tutaj. Powinno się to jakoś dać chyba szybciej. O, zaraz. Tak. Tak, z shiftem, tylko że tutaj mamy pogrupowane, tak? Dobra, to wszystko tutaj załadujemy w te. Wytrychy może będziemy nosić. Dobra, piwo. Tak, a tutaj jest składniki. To już mamy tyle składników, proszę, proszę. Co to jest? To może weźmiemy. Ok, już tu wzrosły mi statystyki, bardzo ładnie. Ok, dobrze, idziemy. Aha, to jeszcze można te rzeczy dać takie podręczne przedmioty. Podręczne przedmioty, to chyba z mikstur mamy coś tam jest. Mikstura regeneracji. Okej, chyba można to jakoś rozdzielić. Zobaczymy, czy... No nie. Nie wiem, jak to rozdzielać jeszcze. Może się wnet nauczę. Zobaczymy. I teraz jak... Oj, tutaj wtedy z ekwipunku można pewne rzeczy używać. No bo te też przydatno. Dobra, idziemy. Idziemy, bo jeszcze nam zostało coś. Zobaczmy na mapę. Czy tu wszędzie byliśmy? To pozostaje chyba tylko tędy wyjść, tak? Już tu nic więcej nie ma. To idziemy. To nie widzę żadnych innych. O, oczywiście, młody oszczepnik jeszcze jest, tak? Dobra, powalczmy z nim. Zbliżenie. Padł pajączek. Okej. To jeszcze widzę nie koniec, jeszcze tutaj coś jest w tą stronę. Dobra, to może pójdziemy w tym trybie. O, znowu jakiś człowieczek. Nieszczęśnik głowa.
A, tylko można to sprzedać, bo to właściwie nic nie... Oj, tutaj jest jakiś jeszcze pojemnik. Jaspis. Dobra, i co mamy jeszcze? Agat. Czyli kosztowności. Okej. Okay. Just say the word. Przyspieszę może, tak? A nie, zwolniłem raczej. O, coś tutaj jest jeszcze. Co to jest? W pajęczynie ugrzęzły nietoperze wielkie jak kurczaki. Super. Dobra. To już chyba tyle tutaj w tym miejscu. Tak. Tutaj nic nie było. To wychodzimy, tak? Tu klikamy. OK. Kolejna mapa. O, jakaś pokazówka. Starzec w szacie. Cztery postacie stoją przed nieziemską machiną. Starożytna konstrukcja złożona z rzeźbionej adry i metalicznych żył góruje nad nimi. Złowieszcza, nieodgadniona i milcząca. Pośród nich stoi bez ruchu coś, co wygląda jak ciało człowieka, ale bezbarwne, jak kamień lub popiół. Pozostałe postacie przypatrują mu się jakby w zamyśleniu. W miejscu, w którym się znajdujesz, jesteś dla nich niewidoczna. Spośród nich wyróżnia się postać stojąca najbliżej machiny. Jej gęsta, siwa broda okala twarz skrytą za metalową maską. Wyblakłe szaty mężczyzny ozdobione są runicznymi symbolami, jakich nigdy nie widziałaś. Na głowie nosi dziwne, czarne nakrycie z dwoma odstającymi wyrostkami po bokach, przypominają skrzydła jakiegoś odrażającego stworzenia. Myślałem, że odstającymi uszami, no ale powiedzmy. Dobra. Zwraca się do skamieniałego ciała, wiążąca przysięgi. Bądź świadkiem, że człowiek ten dotrzymał słowa. Był szczery aż do ostatniego tchnienia i ostatniej kropli krwi. Poprowadź jego duszę, dawna królowo, i przyjmij do grona swych wybranych. Niech jego życie poświęcone kluczowi będzie jego spowiedzią. Niech jego śmierć poświęcona kluczowi będzie jego rozgrzeszeniem. Niech chodzi po świecie po wsze czasy wolny od przytłaczającego ciężaru księgi. Jakieś okultystyczne paranoje. No dobra, chodźmy dalej. Mężczyzna kieruje wzrok na towarzyszy stojących wokół niego. Wasz brat wykonał swoje zadanie. Wszyscy widzieliście, jak wiele uczynił. Nie pozwolę wam się zawahać. Patrzy każdemu z nich w oczy. Czy dopełnicie swej przysięgi przed obliczem dawnej królowej? Czy zajmiecie miejsce obok swego brata w nieskończoności, jej nieskazitelnej pamięci? Wystąpcie naprzód, a potwierdzicie wielką wartość swojego żywota. Oj. Uruchomił maszynerię, bo w kosmos poleci. Hopo. Co ty narobił? Wow. Machina na chwilę milknie i powietrze zamiera w bezruchu. Wtem wybucha falą uderzeniową. Blask cię oślepia, a wstrząs zwala z nóg. Uderzasz głową o ziemię i nagły ból na potylicy wymazuje wszelkie myśli i rzuca cię w mrok bez zmysłów. Kontynuuj. Kiedy otwierasz oczy, znajdujesz się w innym miejscu i czasie. Jesteś w wielkim, kolistym pomieszczeniu, zwieńczonym kopułą, którego ściany zdobione są adrą i miedzią. Wnętrze wygląda na starożytne, ale jest w doskonałym stanie. Na krańcu sali wielka, adrowa kolumna wyrasta spod posadzki jak postrzępiony szpikulec. Jej migocząca powierzchnia sprawia wrażenie nieskończonej głębi. Wokół kolumny dostrzegasz machinę, bardzo podobną do tej widzianej przed chwilą, ale ta tutaj jest olbrzymia, wielościenna i poplątana.
szatana, niczym dzieło wspaniałego, lecz ogarniętego gorączką umysłu. Twoje myśli są twoje i nie twoje, zdają się istnieć, zanim o nich pomyślisz, a stanowią wyłącznie pytania pilne i niepokojące, na które trzeba znaleźć odpowiedź albo. U podstawy kolumny widzisz mężczyznę z gęstą, siwą brodą, noszącego ceremonialne szaty. Jego tłuste włosy skryte są pod czarnym kapturem i dziwnym, ozdobnym nakryciem głowy. Znasz go. Idziesz w jego stronę, starając się nie zdradzać pośpiechu. Chcesz go o coś zapytać. Jedno najważniejsze pytanie, które szaleńczo kotuje się w twojej głowie. Uff. Budzisz się i czujesz, że koszmar się skończył, zastąpiony czymś znacznie bardziej niepokojącym, jakby w oddali słyszysz niewyraźne szepty, niczym dzwonienie w uszach, które nie przechodzi. Kątem oka dostrzegasz ruch, ale kiedy odwracasz głowę, by się przyjrzeć, niczego nie zauważasz. Uświadamiasz sobie, że nieustannie rozglądasz się na różne strony, jak paranoik. Jeśli to jakaś choroba, to trzeba się nią szybko zająć. Postacie przy machinie stoją zastygłe w bezruchu. Ciało i krew zamienione w proch i pył. Ich przywódcy nie ma w okolicy. Niedaleko znajdujesz Heodana. Leży na ziemi w płytkiej kałuży własnej krwi. Nie rusza się. Jesteś tu sama, bezradna. W rzuconej dolinie najpewniej znajdziesz pomoc, zanim ci się pogorszy. O, wizje jej szepty, znajdziesz radę na swoją przypadłość. Twoja postać uzyskała wystarczająco dużo doświadczenia, by awansować na wyższy poziom. Kliknij ikonę na jej wizerunku, by zatwierdzić awans. Czyli przy okazji mamy... O, jest tutaj plus. Klikamy na plus. I co można? Aha, czyli mamy... Mniej więcej tak jak było tworzenie postaci, mamy 6 punktów do wykorzystania, czyli tak, skradanie się dla mniszki, atletyka, mechanika mnie interesuje, bo pozwala na rozbrajanie pułapek drugiego poziomu, trzeciego poziomu, otwieranie zamków trzeciego plus 9 celności pułapek, damy tutaj jeszcze pułapek czwartego poziomu, więcej nie mogę dać, widzę, bo straciłem wszystkie punkty, ale chyba mi się to przyda, chyba że się znajdzie łotrzyka, nie wiem. Dobra, niewykorzystane punkty zostaną zachowane do następnego poziomu. No dobra, niech będą te, niech będzie ta mechanika jednak. Bo jak to pozwala otwierać drzwi czy jakieś tego, to może się przydać, nie? Bo to już ile 3 punkty to zabiera, dlatego tak. Dobra, może pułapki trzeciego poziomu zostawimy, a tutaj damy skradanie się, atletyka. Drugi oddech, 30 wytrzymałości, wiedza, o, przetrwanie, aha, to nie, dobrze, to tą mechanikę jednak wezmę, o, tamte nie są akurat, aha, mogę teraz zdolności klasowe, albo mogę zdolności ofensywne, defensywne i użytkowe, świetnie, jest tutaj w czym wybierać, aj, lekkie rany, obniża pokrad mnicha, umożliwia otrzymywanie ran w szybszym tempie. Uderzenie pioruna, szybkie ciosy, 25 obrażeń od elektryczności. Może spróbuję coś znaleźć pasywnego na początek. Blask kapłana, podstępny atak. Zdolność pasywna, oto to wezmę na razie. To wezmę. Jejku, ile tego jest. A mogę coś wziąć w ogóle?
A mogę, dobra, wziąłem już podstępny atak. Dalej. Mamy talent, który żeśmy gotowy, tak? Tyle możemy tutaj zrobić. Dobrze. Ok. Tu jeszcze po awansowaniu postaci warto przejrzeć jej statystyki. Otwórz kartę postaci, by sprawdzić szczegółowe informacje o jej cechach, umiejętnościach, zdolnościach i talentach. Tak, czyli mamy poziom drugi. Teraz musimy prawie 1500 uzyskać punktów do poziomu kolejnego. Tak, tutaj mamy mechanika 4, rozbrojenie pułapek. To mi się przyda naprawdę. Niech to będzie. Dobra, górująca postura, no to wiemy, to mamy. Ok. No to już żeśmy sobie to przeglądnęli, tak? Dobra. Przed odpoczynkiem. Can do. Dobra. Da się to jakoś schować? No nie wiem, na razie chyba nie. Dobrze. Zbierzemy, coś tutaj jest do zebrania. Coś to zaraz, tabula to. No nie wiem, gdzieś tutaj nie podświetla mi się nic. O, zaraz, tu się podświetliło, dobra, gdzieś tutaj. Dobra, pozbieramy te rzeczy, trudno. Zmarło mu się. O, dobra. Myślę, że na tym zakończylibyśmy ten odcinek, więc do usłyszenia w następnym.